Siemano, siemano. Ale się porobiło, co? Gorzej niż było. Zawiść ludzka i głupota jednocześnie i znienawidzony przez niektórych świat, ale przede wszystkim oni sami przez siebie, doprowadza do frustracji różnego rodzaju i takie frustracje niestety odbiły się na mnie ostatnimi czasy. Mieliście tego dowód, po raz kolejny mi usunięto konto na Insta. No i kosztem tego ja już nie zakładam sobie żadnego nowego konta, bo nie mam co tam wrzucać, nie mam żadnych pamiątek, a nie będę zakładał nowego. Chromole to w ogóle nie zakładam. Zaczynam żyć inaczej. Uświadomiło mnie to, że życie nie jest na pokaz dla osób obcych. Nie, bo niektórym się to nie podoba, że masz lepiej niż oni. I jakby mogli, to by cię w łyżce wody utopili. A czasy są takie, jak ten budynek, który tam jest, tam się znajduje taki krzywy. Krzywa wieża, krzywe czasy. Taka prawda. Taka prawda, no niestety. Co, dziubdziulku? No chodź, chodź tu, chodź. Chodź pogadamy, chodź, przywitaj się. No. Ej, miał się przywitać, ty. Dżabongu. No to ja się przyjdę za nim. Miał, miał, siemanku, jestem Marusio, pamiętacie mnie? No i co, oni myśleli, że ze mną miał kwaść tą minę, że nie wiem, że usunęli mi Instagram po raz kolejny? Nie, ja po prostu ubolewam. Po prostu ubolewam. Nic innego, nic co mogę jeszcze powiedzieć, no. Zadawałem się z takimi osobami, gdzieś tam dopuściłem ich do swojego życia. Wpuściłem ich, przecież nie dopuściłem, wpuściłem ich do swojego życia. No i dzisiaj mam tego efekty, że nie potrafię się pogodzić chyba z tym, że już w tym życiu się więcej nie znajdą. Ja celuję w parę osób akurat. Ostatnio pod moim Instastory znalazła się tylko jedna osoba, która wzbudziła moje podejrzenia co do zgłaszania mojego Instastories. I usunąłem tą osobę i 40 innych jeszcze przy okazji. No i co? I pach, usunięto mi konto. Czyli z zewnątrz ktoś mi jeszcze tam atakował to konto. Ale nie tylko z zewnątrz, bo i z wewnątrz również. Śruba im się odkręciła. Ja rozumiem, że możecie mieć smutne życie. Że nie wiem, niektórzy muszą się prostytuować, żeby mieć pieniądze i tak dalej. Nie będę teraz wymieniał oczywiście osób konkretnie, bo każdy wie, o kogo chodzi. Frustratów nie brakuje. Ja mam nadzieję, że niedziela wam mija miło i przyjemnie. My wstaliśmy. Idę wyrzucić śmieci i co? Wracam do domu, idę spać. Idę spać, nic tu po mnie. Będzie ten wywiad z tym Piotrkiem Szatkowskim, bo on też już mi trzeci raz już mi mówi: Tomuś, weź, bo wypisują do mnie, kiedy będzie wywiad z tobą. Ja mówię: dobra, to dawaj, śmiało. Może zadzwoni taki mój przyjaciel z Belgii, z którym siedziałem kiedyś za dzieciaka w ośrodku. Jeszcze może parę innych osób gdzieś tam zadzwoni podczas programu i sobie powymieniamy poglądy, powspominamy. Będzie taki, to będzie zupełnie inny program niż wszystkie dotychczas. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości tych baranów, tych ćwierć mózgów, którzy tam pierdolą o jakichś Dubajach i innych rzeczach. Szkoda gadać. Szkoda atramentu na to wszystko. Czasy są ciężkie. Kiedyś jakby ktoś powiedział o kimś, że ktoś się spała i nie potwierdził tego argumentami, no to od razu jest zrównany z ziemią. No a dzisiaj to mówią wszystko i wszyscy co chcą, pierdolą co im się na język przyniesie, za przeproszeniem, pieprzą bzdury. Ale to jest tylko odniesienie w gronie takim wzajemnej adoracji, czyli jeden drugiego adoruje, jeden drugiego słucha, jak masz na wietrze, a jak ten drugi, jak już będzie ktoś lepszy od tego pierwszego, jakiś drugi, to już ten masz na wietrze już wieje w inną stronę, tak jak wiatr. Właśnie. No nie chce mi się gadać z
szkoda też. Szkoda, szkoda czasu, naprawdę szkoda czasu. No nic. Maruś, idziemy na spacerek, chodź. Dawaj, dawaj, śmiało. No, tak lecimy. Idziemy wyrzucić śmieci. I jakieś małe zakupy zrobimy do domku. I co? Dalej trzeba żyć. Znaczy się nie będę przejmował jakimś tam Instagramem, bo tak naprawdę ten Instagram to nie jest tam żadnym jakimś mowa. O, już wisi na klatce. O, klucze nie mam, nie mam. Chodź. To nie jest jakiś tam szczyt. O, myślałem, że weszła do pana. Dzień dobry. Bo ona tak tam się przygląda. Nie no, łapki nie podaje, ale widać się, widać. Czasami ją tam napadnie, że... A dziękujemy bardzo. Chodź Marusia, chodź. Ej, ej, chodź tu, chodź. No dawaj, szybko, 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 szybko. Ej, ja jadę, chodź. Szybciutko. No teraz, no po czasie, czy pan ci wołał? No także co, mamy, żyjemy tak jak żyjemy. Telefon mi się po raz kolejny potłukł, więc używam S9 starej, starego pekla. No co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Brzydki jak zawsze, uśmiechnięty jak zawsze. Mimo, że nie mam do śmiechu, to i tak się uśmiecham, bo nie wypada mi inaczej. Co mam narzekać? Niech się inni sobie ponarzekają. To cieszymy się z małych rzeczy, tak? Poziom zero. Psitko? Moje serduszko, tak. Jest dupa w górze, powalać. Także nie mam powodu do narzekania. Żyję, jestem zdrowy, przeciwciał nie wykryto. Chodź. Dawaj się, kolega. Co, mam płakać? Nie warto. Buźka od Juśka.